Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam nowe informacje oraz datę publikacji nowej odsłony mapy The Cache. Ale przed tym odcinkowy giveaway na USPS Cyrex. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz z propozycją na kolejny film. Dodam jeszcze, że każde 10 łapek w górę to dodatkowe 20 centów do wygrania w następnym giveawayu. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, od 28 marca 2019 roku lubiana przez większość graczy mapa The Cache została przesunięta do grupy map rezerwowych, co jednoznacznie oznaczało nadchodzącą renowację mapy. 16 kwietnia 2018 roku FM Pond dodał tweeta przedstawiającego zdjęcie mapy, w którym zielonym ptaszkiem oznaczony był spawn antyterrorystów, co mogło dać nam do zrozumienia, że ta część mapy jest już skończona. Już w poprzednim roku na Twitterze jednego z twórców mapy mogliśmy ujrzeć tweety nawiązujące do tego, że na mapie The Cache już niedługo mogą zostać wprowadzone znaczące zmiany. Tweety z kolejnymi oznaczeniami pojawiały się aż do 1 sierpnia bieżącego roku, gdzie tego dnia na oficjalnym koncie na Twitterze ESL Counter-Strike pojawiło się zdjęcie, które jednoznacznie daje nam do zrozumienia, że cała mapa jest już skończona. No dobra, więc skoro wiemy już, że nowa odsłona mapy jest już skończona, to kiedy możemy się spodziewać jej oficjalnej prezentacji? Już spieszę z odpowiedzią, albowiem dzień później, czyli 2 sierpnia, na tym samym Twitterze pojawił się post z intrem, z którego możemy się dowiedzieć, że oficjalna prezentacja mapy The Cache odbędzie się 29 września podczas ESL One New York 2019. Osobiście sam już nie mogę się doczekać prezentacji Cache'a, bo nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych map w CS-ie i jestem bardzo ciekaw, jak będzie prezentować się nowa odsłona tejże mapy. Piszcie oczywiście wasze opinie na ten temat w komentarzach, ja przypominam jeszcze o odcinkowym giveawayu na początku filmu. I co, ja się już z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!